Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Leci sobie Duda kontra Szafrański w TVN Turbo. Mam nadzieję, że macie dużą przyjemność z oglądania tych odcinków, bo ja powiem szczerze, oglądam je z dużą ciekawością. Z dużą ciekawością, jak to wychodzi, czy jest fajnie, czy jest okej. Czy rzeczywiście da się przekazać wszystko, co człowiek chce przekazać, kiedy planował budowę takiego, a nie innego pojazdu, kiedy miał na niego taki, a nie inny pomysł. I wiem, że nie zawsze się da, bo tamta jednak forma ma być bardziej obrazkowo, merytoryczna też, natomiast tutaj mogę sobie pozwolić na trochę więcej takiej dokładności merytorycznej. I chciałem poruszyć jeszcze jeden element, kolejny jakby element, jeżeli chodzi o budowanie samochodu terenowego. Jest jakiś taki kanon, jak należy zbudować dobry samochód terenowy. Są tam oczywiście blokady mostów, jest tam agresywny bieżnik. W tym kanonie jest także wyciągarka, albo nawet dwie czasami. W szczytowych zmotach trzy wyciągarki. Jest tam doskonałe zawieszenie, oczywiście liftowane, czyli podnoszące samochód, zwiększające możliwość włożenia dużego koła i zwiększenia prześwitu. Jest wiele takich elementów, które składają się na dobry samochód terenowy. Jeden z takich elementów jest tak zwany snorkel. Snorkel, czyli taka rura do zasysania powietrza, czyli krótko mówiąc rura do lotu powietrza do silnika. Najczęściej służy on do tego, żeby móc przenieść to otwór, przez który wpada powietrze z błotnika czy z niskiego poziomu samochodu, gdzieś dużo wyżej, nad dach albo chociażby do połowy przedniej szyby. Chodzi o to, żeby wjeżdżając w wodę nie nastąpił tak zwany brzyd, czyli zaciągnięcie wody do silnika, co wiadomo kończy się najczęściej tym, że silnik staje się mniej troszkę sprawny. Niestety oczywiście bardzo często może skończyć się tym, że po prostu silnik jest do wyrzucenia, pogięło korby, koniec, kropka, do widzenia. Snorkel nie służy tylko do tego, bo nawet jak budujemy samochód terenowy, który z założenia ma nie jeździć w głębokiej wodzie, przecierać się przez jakieś rzeki czy przez jakieś bajora, ale jeździ sobie super szybko po piachu, to także snorkel jest bardzo potrzebny, dlatego że spod kół wydobywa się dużo pyłu, kurzu i przeniesienie tego do lotu powietrza dużo wyżej powoduje, że mniej jest go zasysane na filtr powietrza, mniejsza jest szansa, że przepchnie się przez ten filtr powietrza i uszkodzi nam silnik. Dlatego snorkel jest bardzo ważny. Ja się zdecydowałem na snorkel prościuteńki, bo tak naprawdę chodzi tylko o to, żeby bardzo szczelnie doprowadzić powietrze z jak najwyższego punktu samochodu do silnika. I temu służy rura Spiro, którą użyłem. To jest plastikowa rura rozciągliwa, którą łatwo jest kształtować. Jest to rura, którą normalnie stosuje się w motosporcie do tworzenia prostych układów dolotowych. Natomiast tutaj ona jest też dobrana co do średnicy, bo to jest bardzo ważne, że trzeba pamiętać, że im dłuższa rura, tym ta średnica musi być większa, żeby ułatwić przepływ powietrza, żeby nie było czegoś takiego, że silnik dławi nam się z powodu braku powietrza. Dlatego zdecydowałem się na zastosowanie snorkla, bo uważam, że snorkel w terenówce to jest w ogóle podstawa, jeżeli chcemy gdzieś wjechać poza asfalt. Mówię, niekoniecznie w bagno, głęboką wodę, ale nawet jeżeli chcemy po prostu po pustyni jedynie sobie pędzić taką dakaróweczką, to zobaczcie, że we wszystkich tych dakaróweczkach także snorkle są. Czasami wręcz wprowadzone do kabiny, żeby z kabiny pobierać powietrze. Jest to oczywiście bardzo głośne, ale chodzi o to, żeby po prostu ograniczyć ilość kurzu, pyłu dostającego się do silnika, a nie tylko wody. Bo taki kurz, pył może zaślepić nam bardzo skutecznie po dłuższym upalaniu po piachu dakaróweczki. Może nam po prostu zaślepić filtr powietrza i silnik będzie bardzo źle chodził, nie, będzie niesprawny, zacznie się nawet grzać i też może to doprowadzić do uszkodzenia się silnika. Dlatego w mojej zmocie snorkel jest, bo jak już zostało powiedziane dawno, dawno temu, nikt mnie nie przekona, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Czuj duch!